No i jest poniedziałek, kolejny wspaniały poniedziałek. No nie licząc tego, że napierdziela wiatr, znaczy wiatr, no może też wieje, napierdziela deszcz, to tak ogólnie to całkiem spoko jest na tej farmie Wieliczka. A z tej strony Jakub, a tutaj kolejny odcinek ze Stardew Valley na moim kanale, czyli kolejne wesołe perypetie naszego kochanego burego Zenka. No i nie ma to jak w deszczowy poranek rozpocząć zbieranie plonów. Ale co ważniejsze, trzeba udać się ponownie do Robin, ale także do Marni. Ponieważ w poprzednim odcineczku udało się wybudować nasz pierwszy budynek, chyba można powiedzieć budynek gospodarczy, nie? No, będziemy mogli kury mieć w wielkim skrócie. Jebie było z karabinku. A nie, to tylko burza. No dobrze. No dobrze, więc na mapę. Od 9. Obydwie są od 9. Dobra, na spokojnie. Jest poniedziałek. Buróweczki, chmiel. Buróweczki. No dobrze. Na pewno trzeba będzie wziąć, oprócz pieniędzy, będzie trzeba wziąć podstawowe te, czyli drewno i kamień. Jedzenie możemy zostawić, wędkę możemy schować, to też możemy schować, bo nie będzie używane. I kosę możemy schować. W sumie motyka też może iść w pizdu. A siekierę, tak, siekierę zostawimy. Tu, dwójeczka. No dobra, więc może ja pójdę sobie na południe, trochę drzew przy rezydencji Marni pościnać, a po zakupieniu zwierząt udamy się prosto do Robin. Teraz zastanawiam się, czy kupić stodołę, czy może raczej silos, żeby mieć siano. Ewentualnie możemy zawsze kupić na duży zapas możemy kupić siana u sprzedawczyni, u Marni, a potem ewentualnie będziemy sami swój własny produkować. I zaraz będzie 9, więc sklep będzie otwarty, to dobrze, czyli po... Jak to, co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, pościnamy drewno, a czemu mi na usta... Na usta rzuciło się słowo siekamy? No przecież drewna nie można siekać. Może zależy od perspektywy. No dobra, jest 9. I pyk! Wytrzyj buty. No to kupimy zwierzątka. Pierw będą kury. No budynek go... To jest bez sensu trochę. Mam tylko jeden budynek. Dobra. Dobra, imienia... Imię bez znaczenia. Trochę bez sensu, że nie mogę kilku naraz od razu, ale dobra. A w ogóle ile? No, kup zwierzęta. 800 jedno. No dobrze. Pany. Chyba 4 było, z tego co pamiętam. 4 kury na jedną tą naszą, na ten nasz śmieszny kurnik. Nie? Czy więcej? Czy z mod to zmienił? No, więcej nie mogę. 4. No dobra, no to na pewno sklep z zapasami. Nie wiem, czy to jest do... Czy powinienem od razu kupować te rzeczy? Chyba... Ojeju! A, kaloryfer mnie 2000 kosztował. Chyba troszeczkę przesadziłem. Weźmiemy zapasy trochę naszego jedzonka i sprzedamy upiera. Bo nie wiem, czy mnie teraz będzie stać na moją kolejną konstrukcję. No troszeczkę mnie chyba pogięło. I tak moje pieniążki się właśnie ulotniły. No dobra, nie ma co narzekać. Zamontujmy nasz kaloryfer, przyda się na zimę. Dla naszych zwierzątek kochanych. Zobaczymy, co u nich tam słychać. A nie, tu.
O, dobrze. Przywitamy się z naszymi pięknymi kurczakami. No i co? Jeżeli nam się jeszcze troszeczkę poszczęści, to zdążymy jeszcze do Robin. Weźmiemy te 19 borówek i tego chmielu słabszej jakości. Tak, chyba to powinno, dzięki temu powinno nam starczyć. Chociaż nie jestem do końca pewien. Zobaczmy, czy się nagrywa. Tak, nagrywa się. Okej. Pędzimy. Mam nadzieję, że ta Robin jeszcze jest u siebie. Jeszcze jest, dobra. No dobra. Krabo podobno okazy. Aha, to są te chodzące skorupy. No troszeczkę hajsu było z tego. No dobra, czyli co? Nie, chyba kolejny budynek teraz do krówek kupimy. Tak, chyba to będzie lepsza opcja. Tak się. No, chyba tak. Po prostu udajmy się do robień i kupmy kolejny budynek. Zlećmy budowę kolejnego budyneczku, powinno być raczej, a nie kupmy budynek. Proszę bądź, jest! Coś robi. Buduj budynek rolny. 6000. A no, widzicie, że dobrze wziąłem. A silo nad nie będzie stać, bo nie mamy miedzi. Stodoła. No dobra, budujemy, nie? No i chyba. Kolejny, nie? Tu potem zrobimy ścieżki. Budynki można oczywiście. Potem przestawić, nie ma co się stresować. Wiecie co? Ja pójdę sobie po trochę żarcia i chyba wskoczę do kopalni na małą eksplorację. No bo raczej dzisiaj już tak za bardzo dużo nie zrobimy naszą postacią. A wizyty w kopalni zawsze są na propsie. Schowamy drewno, kamień, tą żywicę i żołędzie sprzedamy. No chyba tak. No i widzimy się w samej kopalni. No i jesteśmy w samej kopalni. Zobaczmy, które mamy piętro. 80. To dużo do setki nam nie zostało. No to cóż, pora na eksplorację tego cudownego miejsca. No i jest. Pierwsze 5 pięter załatwionych. No dosyć ostatnim, w 84. Troszeczkę się zasiedziałem, bo nie mogłem nigdzie znaleźć drabiny. W wyniku czego już jest godzina 20. I nie wiem, czy jest sens zabierać się za kolejne 5 poziomów. No ale no cóż, najwyżej się wycofamy. Może nam się trochę poszczęści. No dobrze. No dobrze, czy jak coś wykombinuję, to dam wam znać. A przy okazji, jeszcze przed samym odejściem, to są łupy. Łupy z pierwszych 5 poziomów. Czyli od 80 do 85. O, fioletowy grzybek. On chyba do centrum społeczności będzie gotowy. Będzie gotowy, potrzebny. Trochę rzutem na taśmę, ale uda nam się kolejne 5 poziomów zaliczyć, tylko muszę te potwory pokonać. O, krab. On nie będzie mi potrzebny do czegoś? No, akurat wskoczyło to, co miało. Ryzykujemy, idziemy z kapani, będziemy na kolejny. Jest! Huu, ale fuks. Co by tu wyrzucić? Chyba to, nie? Kolejne ostrze. Dobra, mam 4 HP. Ogólnie więcej zadaje, ale ten ma o wiele większą szansę na krytyk. Więc w sumie oby. Nie wiadomo, w sumie nieważne, o tym decyduję później. A na razie. Ciekawa rada. A na razie trzeba pędzić! Ciekawe, kurwa, czy zdążę. Szybko, 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 szybko!
Naukos. Chyba, czy będzie pierwsze mdlenie? Czy nie zdąży? I nasza postać zemdlała, ale na swojej farmie, więc chyba... Chyba nie stracimy żadnego łupu, nie? I poziom! Scout? Wszystkie... No, więcej chcę zadawać. Górnictwo? Możemy robić bomby? Za... O, to znaczy, że będziemy wykończeni, nie? Aha, no dobra. Ojej. Chyba nic drogo... No, nie, nie. Troszeczkę schapany byłem. A nie, nic nie straciłem. Dobra, jak zaczniemy na własnej farmie, to nic się nie stanie za bardzo. Dostaliśmy list. Zenek Bury, masz szczęście, że znalazłem cię wczoraj. Masz szczęście, że znalazłem cię wczoraj. Znalazłem. Znalazłem cię na drodze i ktoś przeszukiwał ci kieszenie. Nie mam pojęcia, ile ci zabrał pieniędzy. Gdy się pojawiłem, od razu uciekli. Następnym razem uważaj na siebie. Nie. Chcę zobaczyć na nagraniu, ile mi zakosili. Ale troszeczkę. Dobra. Dobra, czy mi fioletowy... Nie no, fioletowy grzybek na coś był, nie? Czekajcie. Bakłażany, o, będziemy mogli... O! O! Ale fuks! Ojeju! Ale dobra. Jakub, spokojnie. Dobra. To będzie chyba... Tak w... Tablica ogłoszeń, nie? To raczej tu będą te dziwactwa, jak fioletowy grzyb. No właśnie, tu. Musiałbym jeszcze zdobyć muszlę łodzika. Chyba potrzebuję jeszcze jednej skrzynki. Na ogólne łupy z poprzednich tych. No, zróbmy jeszcze jedną skrzynkę. I tam będę kładł najnowsze łupy. Co będę potem decydował, co z tym zrobić. Serio? 5 za mało? Tylko jaka to będzie kolor? Dobra, postawmy tu. Na razie schowajmy wszystkie łupy. Potem zdecyduję, co z tym zrobić. A kraba? No kraba burgery z niego nie zrobię. Ale... Krab też gdzieś był, nie? Udam się dzisiaj do centrum społeczności. Kurde, może bym się to zapisał, co i gdzie. A może już kraba mam zrobione? A mam. No dobra. No to konewka w dłoń. Konewka w dłoń. I do roboty. Dzisiaj papryczka będzie towarzyszyła chmielowi, co się zbiór. Ale dobra, ja tu się zabieram za robotę. I zaraz udamy się do centrum społeczności. Swoją drogą, mnie taki ze mnie wspaniały rolnik, bo widzicie, tutaj jedna roślinka uschnęła, czyli podlewałem wszystko oprócz tego. Ech, ale trzeba jeszcze, muszę pamiętać jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Że musimy odwiedzić nasze kurczaczki. Siano przeniesiemy tu, będziemy kładli. Trzeba odwiedzić nasze zwierzątka, bo teraz musimy jeszcze się zwierzątkami zaopiekować. Trochę są za małe, może nie będziemy wypuszczać jeszcze na dwór. A jeszcze nie zjadły nawet. Tam to luzik. Tak sobie pomyślałem, że może tak pod koniec, no, albo nie pod koniec, tylko ostatniego dnia wszystkie te zbiory, jakie mam, sprzedam i zrobimy takie podsumowanie lata. To będzie dobre. Dobra, to muszę zabrać. I co ja musiałem jeszcze zabrać? Teraz to mam dziurę w mózgu. Wiem, że coś jeszcze było. To mam. O, zwykłą kukurydzę muszę. Kukurydza z jesien? No, w sumie też można. No dobra, to możemy zwykłą kukurydzę jeszcze. O, fioletowego grzybka miałem wziąć. No właśnie, fioletowego grzybka. Porana. Kukurydzę. Tak, jedna kukurydza. I legendarne.
A już, tylko trzy potrzeba? Nie trzeba dyni? O, beczunia! I będzie jeszcze trzeba... Grzybka, nie? Tak, tak, grzybek. Czyli jeszcze... Te dwa rzeczy będzie łatwiej zdobyć niż te na dole. No ale nad tymi na dole też pracujemy. No, jeżyna. Może przy okazji będziemy mieli małego fuksa i na pustyni się dostaniemy? Albo nasza cyganka będzie miała akurat kaktusa albo kokosa? Bo obydwie rzeczy są na pustyni. A ja do obu rzeczy nie mam dostępu. A chyba mam. A 60 golda się przyda, nie? I przy okazji... O, możemy jeszcze porozdawać trochę prezentów. O lokalnym dziewojom. Ale najpierw weźmiemy te fioletowe. Jak one miały? Zawsze zapominam. Ale dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Złoto będzie się długo mieliło, nie? Tak, będzie długo, długo, długo. Beczunię trzeba postawić nową. Zaczniemy, włożymy coś do środka w momencie, gdy już będziemy, weźmiemy z 3 na razie. I jadę i tak, 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 tak. Gdy już będziemy, a może wędkę weźmiemy jeszcze? Połowimy sobie na pod koniec dnia. No czekajcie, po kolei. Czyli to możemy wziąć ze sobą jedno winogrono, jako przekąstkę. Weźmiemy sobie, może nie złotą, ale zwykłą buróweczkę z dwie i wędkę. Wędkę zamienimy z konewką. No. No. W sumie tak. I teraz poszukajmy naszej zleceniodawczyni. Jest u siebie? Harvey. Jest upiera na gimnastyce? Teraz jest gimnastyka? We wtorek? Po południu? A dobra, nieważne. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Więc tak. Wręczymy prezenty. Pójdziemy łowić ryby i na tym skończymy dzień. Halej. Tu nie ma Halej. Pomyliłem. Blondyneczki, Jakub, ty szukać. Ty szukać blondyneczki. O, tu jest. A Sofia jak oczywiście u siebie kampi. Nie wychodzi nasza mała dziewoja antyspołeczna. No ale w sumie zajęta, jakby nie patrzeć, dziewucha jest. Napierdziela przy swojej winiarni. Ciekawe, jak często jest pijana, tak swoją drogą. Poszła w prawo. Myślałem, że ona kieruje się na plażę, a ona wychodziła z plaży. Dobra, 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 dobra. O, ludzika se kupimy. O, właśnie. Pieniążki. 600. To jest bogata cizia. Weźmiemy sobie ludzika. Na łowienie ryb. A możemy dać ci prezent? To dla mnie, dziękuję. A ona lubi chyba ogólnie kryształy, nie? No, i jeszcze wykonaliśmy u niej zadanie. Jesteśmy teraz jej... Ziomeczek to za dużo powiedziane, ale osobą, którą zauważa. Dobra, do Sofii. Sofia będzie tutaj. Tu jest droga do Sofii. No i nawet ją widziałem. Chyba kieruje się do swojego domku. A ile tak z ciekawości, ile kosztuje zraszacz? Czy masz zwierzaka? Zawsze chciałem jednego. No, mam. Jej! Dobra, dzięki. A tu się można było u niej kupić te, nie? O, dobrze pamiętałem. Ale ma w sumie ogólnie ma niezły telewizor, nie? 4000! 3000! Ło kurwa. Warte swojej ceny. No dobrze, nie widzę, nie mam kamery teraz, bo dalej nie działa, ale zakręciłem właśnie moim wąsem.
zadumy. Ej, a tutaj nie łowiliśmy nigdy rybek, nie? Może tutaj coś złowimy ciekawego? No dobra, jak coś będzie, to wam dam znać. Jest! Dobra, pierwsza ryba. O, i się szarpie. Ale nie za bardzo. O, a może nie chwal dnia przed zachodem słońca i przy okazji skrzyneczkę z lutem mamy. Flądra, już mieliśmy flądrę. Magmowa geoda, samorodek irydu. Łupy z lutu było więcej warte niż ta ryba, no ale nie ma co narzekać. No dobrze, kolejna próba. Dobra, nareszcie. Chyba flądra się ponownie szykuje. Albo nawet ta nie jest. Ta ryba nawet się mniej szarpie niż flądra. A nie! Barwena. Do tego jeszcze fioletowa. Czyli najlepszej jakości. Akwarium. Czy barwena gdzieś jest? Tu nie. Nie, tu jest Lucjan. Sardynka i. A jaki jest opis? Dawno temu były utrzymane jako zwierzętka domowe. Serio? A to ciekawe. Nie spodziewałbym się, ale w sumie też miałem kiedyś złą rybkę. Niezłotą rybkę. Ogólnie miałem swoje osobiste akwarium i tam były te zwane głupiki. Pamiętam, że jeden był taki krwisto-czerwony i mi się podobał. Chyba ogólnie były dwa albo trzy, ale jednego bardzo sobie polubił. Patrząc na mnie, który ma bardzo chłodne nastawienie do ryb, w miarę się do niego przywiązałem. Oczywiście, patrząc na moje warunki, jakie moja osobowość stwarza, no ale tych dwóch poprzednich nie pamiętam, a tego czerwonego głupika to pamiętam do dzisiaj. No i przy okazji mieliśmy też takie wielkie jeszcze akwarium, co stało u moich rodziców w pokoju. I tam faktycznie już było więcej takich rybek. W sumie nawet nie pamiętam, skąd mieliśmy to akwarium. Raczej nie kupiliśmy, tylko dostaliśmy pewnie od jakiegoś wujostwa albo kuzynostwa. No bo my jako rodzina nie kupowaliśmy nigdy zwierząt. Zawsze nam ktoś podrzucał. Tak samo było z dwoma jamnikami. Jamniki, wiecie, gorące jamniki. Jest taka strona. Ogólnie jamniki są śmieszne. Dobra, jest kolejna ryba! O, ucieknie mi! Pizda głupia, nie! Kurde, a było tak blisko! Tak naprawdę to nie, ale już była jakaś lepsza! Kurde! No dobra, nie ma co narzekać, mogło być gorzej. Tak naprawdę to nie. Bo nie może nic gorszego na rybach to, że nic nie złowiłeś. No chyba, że ktoś przyszedł i cię zamordował, no to wtedy dobra. Jest zawsze jakaś opcja gorsza. A to już 20 godzina w grze. A u mnie? W rzeczywistości? 19:35, więc... Nawet się prawie zgraliśmy. Wiecie co? Zmieniłem zdanie. Czasem trzeba wiedzieć, kiedy wrócić na tarczy, albo niepokonanym, kto jak woli. Chociaż na tarczy to jest było to, że ktoś wrócił pokonany, nie? A zejść z sceny niepokonany to właśnie jest chyba moment, kiedy wycofujesz się, w momencie, kiedy jeszcze sprawny. W sumie można też tak powiedzieć, bardziej jeszcze, że sławny i ci wychodzi. Ale dobra, nie ma co. Tym razem nie zemdleję na własnej posesji. Ten mój durny pies, zamiast mnie bronić, to spał smacznie w chacie. Ech. Czy mi się zdaje, że ja nie pozbierałem? O, jaki ja jestem niedokładny. Oj, dżemiki, dobra. Trzeba to szybko zgrać. Trójeczka. To. To nie? Czwóreczka. To. Dżemiki, trzeba nowe. Dobra. To schowamy. Zrobimy sobie teraz
winogrona. Cztery teraz, bo mam cztery. Pyk, 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 pyk. Nie, nie jedz tego. Weźmiemy złoto, weźmiemy złoto. Mamy pierwsze sztabki złota, powtarzam, mamy pierwsze sztabki złota. Szybko zapalimy kolejne. Pyk, pyk. Tak jest, tak jest. No i chyba możemy się położyć. No. Kładziemy się do wyra. Może na tych dwóch dniach skończymy. O, awans, dziewiąty poziom rolnika. Maszyna do nasion, zraszać irydu, czyli ten najlepszy. No ale na razie mamy tylko jedną rudę irydu. A potrzebujemy co najmniej pięciu, żeby jedną sztabkę, więc... No dosyć obfite te zbiory się szykują. Jest 43 minuty nagrania, więc myślę, że wystarczy. To był kolejny wspaniały dzień na naszej farmie Wieliczka. To był Buryzenek, a jak widzicie robi jak niczym pracowita pszczółka albo mrówka, kto jak woli. Napierdziela i buduje dla nas stodołę, ale dobra, to nie istotne. Istotne jest to, że jak mówiłem, to był kolejny wspaniały odcinek Stardew Valley na różnych rakich modyfikacjach na moim kanale, ale przede wszystkim spolszczenia i expandent, no i kilka mniejszych, pomniejszych modyfikacji. Zenek Bury się z wami żegna, tak samo ja. Z tej strony był Jakub i dobranoc. Aha, żeby nie było.